Jeżeli nie odgadniesz, usuniemy jeden twój film. O, napisz coś takiego. Dobra, odłączyliśmy. Halo, halo, Hubert, o co tutaj chodzi? Ale ktoś ci powiedział, że usunie ci film, tak? Ktoś ci grzebał, stary, ktoś ci skakował, kurde, Mati, prowadzi mnie do lasu, zaczynam się obawiać. Zapraszam, może... tak, idziemy do lasu na grzyby. To źle o tym mówili zawsze. Hej, witajcie, z tej strony Narwi. Dzisiaj, moi drodzy, z kolejnym szalonym filmie i dzisiaj mamy dla was grubą, naprawdę grubą akcję. No i moi drodzy, plan jest taki, że chcielibyśmy zrobić taką akcję jaka hakerską. Brzmi groźnie. Że chcielibyśmy wejść do domu Hubiego wtedy, gdy go nie będzie i jakby zrobił mu tam na komputerze jakieś szalone rzeczy. I są tyle śmieszne, że do Hubiego dzisiaj wpada MWK i jakby on nam pomaga ogarnąć, czy Hubi jest, nie ma, gdzie są, za ile będą i tak dalej, więc mamy trochę w sumie łatwiej. Najgorszy jest tylko problem, że trzeba zadzwonić teraz, bo do nikt... Do pana Dariusza. Do taty Hubiego trzeba zadzwonić. I jakby uprzedzić go, że chcielibyśmy wejść na chwilkę tak tu. Zakować go. Zakować tylko synowi konto byśmy chcieli. Ty, widzisz? Tam jest przycisk subskrybuj, ukryj się, jeżeli go jeszcze nie znaleźliście, to moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeśliście tego nie bricie, pozdrow. To dobra, się nie straszyłaś, widzę. Tak się nie subuje. No to jest wtedy problem, to wtedy też schopujemy. Ziup, jestem. Chcę powiedzieć, dzień dobry, tu Mateusz, tata, Tata, Hubiego. Ale to nie dziwna rozmowa. Idziemy pod dom Hubiego. Myślisz, że tak będzie lepiej? Tak, zapukamy do drzwi, będzie chyba... Będziesz mówić? Będę. Ja pukam, ty mówisz. No dobra, to nie dzwonimy jednak. Przykładny kierowca. Gdzie my jesteśmy? Dzień dobry. Chcielibyśmy sprankować pani syna. Dobry tekst, Wika, ty mówisz, pamiętaj. Ja pukam. No ja miałem dzwonić, ty mówisz. To będzie najlepsza rozmowa. Dzień dobry. O, siemaneczko, chodź. O, super, tak. To nie ma, ale... No właśnie o to chodzi, bo chcielibyśmy zrobić żart na filmie. Tak? Tak, na żart by chcieli zrobić i tak jak chcieliby ci pomogli, jakbyśmy... Co jest tego zrobił? No to wygrałeś. To jest ciekawa sprawa, nie? Nie spodziewa się was. No nie, nie, on nie miał właśnie nic. Bo teraz po Marcina przyjechał. No dobra. Super. Dobra, tak się. Bo nie jakoś nie mamy. O kurczę. Dobra, będę z wami szczery. To była najłatwiejsza akcja, jak kiedykolwiek. To jest w zasadzie ciężko z mi wierzyć, tak śmiesznie łatwo się to ci wbiło. Ja tu wiecie, prawda, mam jakąś akcję w ogóle, że śmiesznie to nie wygląda. Tak, tłumaczenie jakieś nie wiadomo, a to w sumie. Spoko, podobało mi się. Bardzo dziękujemy, ale wrony, tego się akurat nie spodziewałem. Już tutaj ustawimy mu kamerkę, więc fajnie nie będzie nic wideo, bo tam jest dużo rzeczy. Kwestia teraz taka, ale serio ty. Fuck. Kurde, nie zalogujemy się na komputer. To trzeba tu tylko wymyślić jakiś inny hakerski, że jakąś inną hakerską rzecz. Tak, ale, kurczę, ale serio, naprawdę przysięgam wam, że cała akcja nie jest ani trochę ustawiona. Jest wszystko tak bardzo teraz śmiesznie. Szkoda, że nie było tego planu takiego B. Bo był plan A, że mu to nawet zmienić tapetę, jakiś coś tu odpalić na kanale, coś tam, znaczy na YouTube jakąś stronkę czy coś. Myślę, jak teraz mu to zrobić. Dobra, bo w zasadzie był plan A, tylko nie było planu B. A ja zobaczę, czy MWK coś nie pisze. A czy on mówi, że mamy bardzo dużo czasu z tego, co tu widziałem. Generalnie idziemy jeść i wbijamy do Huberta. Zmienić auto i z jego ojcem do Kastorami jedziemy. Napisał to 10 minut temu. Aha, czyli oni to będą... Czy oni zaraz mają być? Zapytaj się, za ile będziecie. Za ile będziecie. No to szybko. Ja też nie do końca jeszcze wyjaśniliśmy. Plan jest teraz taki. Plan A był taki jakby, że chcemy na komputerze mu jakieś tam tapety zmienić, coś tam śmiesznego, jakąś taką stronkę odpalić z tym, jakby stronkę na YouTube z tym jakby kanałem Zorgo, nie? Bo jest cała akcja teraz na YouTube, Project Zorgo. Kupi też na pewno o tym słyszał, to jest taka akcja, że jest jakiś kanał na YouTube, który tam hakuje jakieś różne rzeczy jakby. I chociaż jakby cała ta akcja z tym hakerem to jest takie zagadki logiczne, no. I tam właśnie na takiej zasadzie to zrobić, to widział ten wie. Masz coś? Uuu. Dobra, tylko że co my mu to napiszemy? Może napiszemy mu coś na drzwiach, wejść na wejścia. Przyklejmy może. Zapraszamy. Najgorzej jakby teraz to wbili. To byłoby najgorsze, to piszesz jako początku. Zapraszamy. Witaj. Dobra, bo jest moi drodzy akcja, wpisz Project Zorgo, tak to się nazywa, nie? A potem przyjdzie i powie, że nie wiem. To jest Project Zorgo, co chodzi? Zróbmy taką informację, jeżeli nie odgadniesz, usuniemy jeden twój film. O, napisz coś takiego. Ale dobra. To jest śmieszne. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale nie no. Ja jakąś zagadkę ci przyszykował. Cegła waży 2,5 kg cegły, ile waży cegła? To jest zagadka. Jeżeli nie rozwiążę, to... to co? To usuniemy ci jeden film. To usuniemy jeden film. Tak naprawdę to nie usuniemy, bo nie ma za bardzo... Jak, ale tam nieważne. Ja to się skapię, sam nie do końca ogarniam. Co tu chodzi, Wiktor? No, to napisz, odwróć.
To jest hobby, pamiętaj, nie wymagaj. Po co ta buźka? Ta buźka, ona... Bo ona jest taka, wiesz, taka Aha, bo to jest dobra. A, no bo tak, bo Maty jest jedną z tych osób, które uważa taką zwykłą buźkę za super buźkę, a nie buźkę nienawiści. O, zdecydowanie. A my się śmiałem, jakby w ogóle tej kartki nie zauważyłam, tylko bardzo możliwe. Teraz tutaj na podłodze bym rozstawił. Najpierw właśnie tu odwróć i żeby... Ja bym tutaj zrobił tak, że jak on tutaj wejdzie, to teraz tutaj byłoby coś, żeby poszedł tam i zobaczył, że to jest hashtag Project Zorgo, nie? Ale to tak żeby jeszcze... Myślałem. Ale to co, żeby zagadkę tam mam dać? Ej, się śmiał. Jak on szedł do tego pokoju i wszystko pozbierał, wywalił i jakoś tak by nie przejmował. To byłoby w niego stylu. No. Książka taki klimat robi. Podoba mi się bardzo. No w sumie tam. No tylko, że to jego skarbonka, no ale nieważne. Ale to chyba nic nie ma nawet. No to dobrze. Dobra, to wymyśliliśmy teraz coś takiego, że także myszkę schowamy, a klawiaturę odłączymy tylko. Dobra. Czekaj. Dobra, myszka odłączona. Ha, pha, pha. Okej, okay. Dobra, odłączyliśmy. Ale komputer jest włączony. No bo jest spalny. Ale jest włączony. Jak jest? Włączony. 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 Wyłączony. Włączony. Włączony. Uspalny. Myszka bardzo ładna. Dobra, teraz tak, twoja mysz jest gdzie? Gdzie ją skitramy w ogóle? Schowajemy ją w grach i napiszmy tam, gdzie dzieci mają swój raj. A gdzie dzieci mają swój raj? W zabawkę. A, mądre Wika. No dobra, możemy. I ta myszka będzie tutaj? Nie? Nie? Matyj, wstań na tę fotę tu obok ciebie. Ale daj go bliżej ściany. Użyj większej ilości taśmy, bo coś czuję, że to runie zanim przyjdzie. Może zróbmy trochę klimat w tym pokoju, żeby zasłonić to... Okno. No. Fajnie jakby to jeszcze wieczorem było teraz wszystko, ale jak nie ma czasu na to. Generalnie plan jest taki, że jakby teraz. Jak teraz coś wejdzie, to tu jest kartka. Coś tam w stylu zagrajmy w grę, potem tutaj wejdzie, tu jest odwróć. Jak odwróć, to co tu jest? Jeżeli nie rozumiesz zagadki, to usuniemy ci jeden film. Bo to jest grube w sumie. Tu się może nawet przestraszyć może. Ta czcionka jest taka zbyt miła trochę, no ale generalnie bardzo ładnie. No dobra, załóżmy, że pójdzie tutaj. Tu jest Project Zorgo, to myślę, że on. Myślę, że tutaj w tym momencie się już czai. To trzeba mu schować. Tu jest co? Tu jest ta zagadka, nie? Tu jest zagadka. No dobra, załóżmy, że pójdzie tutaj. Patrzy, kurna, o co tu chodzi? Już znalazł swoją myszkę. Part 2 jest tutaj. No i tu widzę, zobaczy, że nie ma myszki. Będzie coś chciał kliknąć, klawiatura jest odłączona. I w zasadzie taka zabawa. Ciekawe jestem, jak to wyjdzie. Takie śmieszne. Czuję się jak teraz taki wiesz, jak w przedszkolu, że się ludziom zabawy jakieś takie śmieszne robiło. Musisz mieć z aparatu. To by było dobre, część. Jakby włączyć ten aparat jego i że go nagrywa, że ukryta kamera. O, co to byłoby spoko nawet. Tak. Ta kamera może się stać tak, jak to stała, bo my jej nie ruszaliśmy w ogóle. Dobra, czekaj. On... Ty się bardziej znasz? No, nie dotykaj, może lepiej, Wikciu. Dzięki! Okej. Okay. To zaraz się rozładuje ta kamera, no ale... Dobra, włączymy. Nagrywa się? Nagrywa się. Ale to jeszcze nie teraz. Kamerę... Znaczy dobra, w sumie to się tu nagrywa. Bomba jakaś. No, już się rozładowało. No dobra, to jednak nie nagramy tym. Idziemy do auta. Dobra, to trzeba ogarnąć. No dobra, tutaj będzie kamera. To nie jest wino. Jeszcze tak czekając, moi drodzy, na nich ogarnęliśmy dźwięk, żeby muzykę jakąś puścili. Teraz patrzcie. Czekaj, jak zareaguje w sumie. Dobra, starczy. Ja pokażę sobie, że zaraz będziemy, więc moi drodzy, ja tutaj jest podgląd jakby skitram w ten sposób. Nagram teraz telefonem. Ja pokażę sobie, że już za chwilę będą. Gdzie się skitram? Są, dobra, są moi drodzy, przyjechali. Okej, tutaj jest, widzę, schowam się. Siema. Co, słuchajcie? Co to jest? Nie wiem, stary. A czemu mnie nagrywasz od razu? Nie wiem. Szczerze nie wiem, czy się spodziewać, ale... Tak? No. Nie wiem. Ale czekaj. Co to jest napisane? Jeżeli rozwiążę zegarów, to usuniemy ci jeden film. O co chodzi? Marcin, czy ty coś tym grzebałeś? Nie. No przecież ja, stary, dopiero przyjechałem. Przywiozłeś mnie tutaj. A ty nagrywasz jakieś podejrzanie.
Projekt Zorgo? Nie wiem, stary. Jak nie wiem? Nagrywasz to. Co mam wiedzieć? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Włączyłem nagrywanie, bo jestem youtuberem może. A, ale włączyłeś już, przede wszystkim do pokoju. O co chodzi? Tu masz jakiś wykrzyknik. Ej, tutaj hashtag projekt Zorgo. Raz się żyje? A co robi? Cegła waży 2,5 kg cegły. Cegła waży 2,5 kg cegły? W sensie, że co, że mam do cegły dać jeszcze pół cegły? Ja nie wiem. Możliwe. Ile waży cegła? Cegła waży 2 kilo. No co ci chodzi, Marcin? O nic. Przecież ja z tego nic nie wiem. Halo, halo, Hubert. O co tutaj chodzi? Co to się stało? Chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Ja? No. Ja jestem słaby z matmy. No ile waży cegła? Cegła waży 2 kilo. Ej, ale ktoś ci powiedział, że usunie ci film, tak? Może włącz kompo po prostu i się dowiesz. No ja nie wiem, serio, nie mam pojęcia o co chodzi. Ja mam myszkę. Hej! Hej, no! Ej, nie masz myszki, rzeczywiście. Co jest 5? Czekaj, ja jestem informatykiem, ja sobie dam radę. A no tak, na klawiaturze sobie poradzisz, nie? No. Chyba. Włączony komputer w ogóle? Włączone są monitory. A. Czyli ktoś ci grzebał, stary, ktoś ci zhakował komputer, mówię ci. Marcin. No co, przecież ja nic, stary, nie zrobiłem, odebrałeś mnie z dworca, nie miałem jak tutaj być. No wiem, musiałeś jakąś, kurde, dogadać z tymi rodzicami. Ta, ja? Ja się dogadałem przecież, stary. No nie robię na tydzień takich rzeczy. No, musisz rozwiązać chyba stary zagadkę, tak mi się wydaje. Dobra, czekaj, próbuję komputer włączyć. A weź może kliknij przycisk czy coś. Ja nie wiem, o co chodzi, mordo. Chyba są duże od kompa te monitory. Nie, są normalnie pod HDMI. O co chodzi? A jest włączony komputer, rzeczywiście. To jest najgorsze, o co chodzi? Widzę kamerę tam. O, no to stary. Ale skąd ona jest tutaj? Ja nie miałem takiej kamery. Ja też nie. No ja nie wiem, o co chodzi, mordo. No ja nie wiem. Ej, my musimy odpalić kompa, mówię ci. Jest HDMI. Aha, klawiatura jest odłączona. Ja głupi jestem. No to fakt, chyba. Tylko się śmieję, no. Szczekuj, to tak się. Miejmy nadzieję, że nikt ci nie usunął filmu. O kurde. Ja sobie poradzę, spokojnie, ja już się tak. A co ty chcesz zrobić w ogóle? Co piszesz w Google? Chcę na YouTube'a wejść. A, to możesz z telefonu przecież typie. O, właśnie! Co za gość! Jaki gość! Ja zapomniałem totalnie. Co za gość! No i co? Mój kanał. Wydaje się, wszystkie filmy są. No ja nie wiem, stary. Ktoś ci ukradł tą. Myszkę. No to też, no. Chyba, że ktoś ci ją schował, stary. Może poszukajmy. Nie. No, tu jej nigdzie chyba nie ma, stary. Nie musisz odgadnąć zagadkę, stary, chyba, wiesz? Zaraz. No jak odgadniemy zagadkę, może wpisz w neta po prostu. Ja myślę, tak będzie najłatwiej. Ile waży cegła, ma wpisać czy co, jak? No, ile waży cegła. Wiecie, to jest zagadka z neta, tak mi się wydaje, mordo. Też mi się tak wydaje. Jak ją wymyślałeś, na pewno jest z neta. Ja ją wymyślałem? O. No właśnie, teraz tak na to patrzyłem. Twoja myszka jest tam, gdzie dzieci mają swój raj. Dzieci, gdzie mają swój raj, tak? No jak ja byłem dzieckiem, to miałem raj w Figo Parku i w McDonaldzie. Gdzie dzieci mają raj? Dzieci mają raj w Minecrafcie. Włącz Minecrafta. Nie no, tam nie będzie twojej myszki. Gdzie jest raj dla dzieci? Raj dla dzieci jest... Nie wiem, ja osobiście bym miał tutaj swój raj. No tak, nie dziwię się, w końcu to twój pokój, nie? To jest tylko kamera, no ale daj mi zastanawiać. Nie mogę jej tu postawić, bo ona przecież ten. No przecież to nie było. Tu przyjechali dopiero. No właśnie. Podejrzewam, że ma... Ty masz w ogóle Lumixa. No ja mam Lumixa. No właśnie, ja nie masz Canona, to ma Canona. My nie mamy Canona. Jakiś vloger pewnie stary. Moi rodzice w ogóle nie mają Canona. Czekaj, teraz zacznę rozumieć, tu jest taki Canona. Dobra, tutaj nic nie ma, to można odłożyć. Nie no, stary, mi się wydaje, że tutaj by ci nie schowali myszki. Myślisz? No w sensie, no... Gdzie dzieci mają raj? No nie wiem, stary. Nie mam pojęcia.
dowody zbrodni. No. Taki typowy jest tak chamsko położony, żebyś widział. Ej, to jest podejrzane. A to było tutaj? Zawsze? Ja nie mam tego statywu, to zawsze nie wiem. Czyli to jest tutaj statyw do tej kamery, która jest tam. O co chodzi? Ja nie wiem, mordo. Zapraszam, czy ja to powinienem znaleźć tutaj akurat? No. Gdzie jest Mieszka w ogóle? Ja nie wiem, stary. Ja dopiero przyjechałem, skąd nie mam. Zapraszamy, jeżeli nie zgadniesz zagadki. Zapraszamy, jeżeli nie zgadniesz zagadki? Zagadki? No tutaj raczej... Byście mi położyli, widzę postawę. No ja bym ci w ogóle nic tutaj, stary, nie zrobił, bo przecież przyjechałeś po mnie na dworzec, mordo. Tam są moi rodzice. Na pewno widzicie, jakbyśmy tam szli. No, raczej nie. Cieszę się! Jak się zgubiłem! Ja widziałem, to jest twoja kamera! Ja widziałem, to jest twoja kamera! No, ja tak się śmiać chciałem, jak słyszałem właśnie, że tam jest ten, nie? No bo ja tak właśnie myślałem, tam na Canona, kurde. Ja słyszałem. Mieliśmy cię zhakować, ale komputer był wyłączony. No, więc stwierdzimy, że zrobimy ci zagadki i usuniemy film. A usunąłeś film jak... Nie. Nie znaleźliście myszki? Nie. Nie. Gdzie w ogóle znaleźliście jakieś kartki, czy nie? No i dla dzieci, stary, to planszówki? No. Ej, ale byłeś blisko, stary, więc tam patrzyłeś. Patrzyłeś tam, no. No właśnie, ale ja nie w ogóle... Gdzie to znalazłeś? W toalecie. O co chodziło z tą cegłą? Nie ogarnąłeś tej zagadki? Nie. No, że tylko rok cegła waży 2 kilo i pół cegły. No. Pół cegły to jest 2 kilo. Więc kolejne pół kilo to jest 2 cegły, więc 2 plus 2, 4. No. Ale do czego się to odnosi? No właśnie. Ale do niczego! Do niczego! Tak właśnie nie znam, że do niczego! Świetnie, fantastycznie! Do niczego! Co za ludzie!